piorun tęskni i tutaj Adamek ładnie na czacie napisał, uwaga, uwaga. Czy to nie jest smutne, że tyle starań i zmartwień o dziewczynę, która poszła gdzieś w pierony i ma wywalone. W sumie w życiu też tak bywa. Niestety, Adamku, masz rację. Bardzo często w życiu tak bywa, że porządny facet się marnuje tylko i wyłącznie dlatego, że baba jest głupia. Ale to też działa w obie strony. Czasami porządna baba się marnuje tylko i wyłącznie dlatego, że facet jest głupi. I prawda jest taka, że gdyby nie to, że pragnę Sandaryny i jej powrotu do nas i tworzenia tego w normalny sposób, jakkolwiek by to nie brzmiało u mnie na live'ach, to kazałabym Piorunowi poszukać sobie nowej dziewczyny i nowego szczęścia w życiu. Tak by było. A jeśli miałabym całkowity wpływ na jego życie, to bym mu znalazła porządną, fajną dziewczynę, która nim nie gardzi. I Piorun wcale nie zdradza Zeusandii, bo nie mógł jej zdradzać, bo oni wtedy nie byli razem. Nawet nie mogli być razem, bo ona jest nastolatką. Dopiero jak ona dojrzeje, to Piorun zobaczy w niej prawdziwą kobietę i wtedy, wiecie, będzie jak w bajce, idealnie. I siema, Chanel, dobrze cię widzieć. Wcześniej nie zauważyłam, a teraz widzę, że jesteś. Młociu, czy będzie kiedyś twój Discord? Znaczy, jest Discord prowadzony przez Mindblockera i on się nazywa Trolle Młodeczki, jeśli dobrze pamiętam. Tak? Tak, chyba. Albo Troll Dzierżcy. Czyli źle pamiętam, bo nie pamiętam jak dokładnie i tam moi widzowie przesiadują i rozmawiają ze sobą i dobrze się ze sobą bawią. Natomiast ja bardzo rzadko wchodzę na Discordy i tego typu platformy, bo nie mam zwyczajnie na to czasu. Ale jest jakiś tam Discord założony dla młotodzierżców. Jak Sandaryna wróci, to kupuj szampana, zrób przyjęcie. Tak zrobimy. Bo jakbym teraz kupiła szampana, to by się zepsuł. I słuchajcie, i on teraz tak siedzi przy tym kąpie, nie? All by myself, don't wanna be. Aj, przez tego moda na cieniu jest tu strasznie ciemno. Ale włączymy tą lampkę, to światło, proszę bardzo, jest idealnie. A w kibelku nie ma żadnego światła, mimo wszystko coś tam świeci przez ten piździk w ścianie. Dobranoc, niebieściaku, śpi dobrze. Wypoczywaj. Siema, Mindblocker, trochę młoteczki, wszystko się zgadza. Wróciła, żyje, jest pięknie. I Wiplos ma zamiar robić live'a z rajdowania młoteczki. To jest bardzo ciekawa koncepcja. No piękna diwa, piękna Sandaryna. Pierwsze co zrobiła, to wyniosła śmieci. To teraz trzeba zorganizować tą imprezę. Na cześć Sandy, kupić szampana! Tak! Zadzwoń! Nie, gdzie tu się robiło imprezy? Urządź przyjęcie! Przyjęcie domowe! I szampan! Nie mamy za co! Sandy wróciła, my nie mamy za co kupić szampana! To szybko trzeba pozbierać simoleony. Tak, i syn marnotrawny powraca pod koniec live'a. Twoje zdrówko również, Pokemoniku. Taka prawda. Paskudne dziecię ma przyjść. I spieczone. Nie, paskudne dziecię to jest jakieś zwierzę, to nie. Lambadziarki zaprosimy wszystkie. I Liannę. I Marezika. Ktoś tutaj jest jeszcze Patolski, Mironusz. I pozdrawiamy Wiploza, który przyprowadził z nami dwóch troli.
Ja Ci dziękuję za wspaniałego rajda i za te trąby, które tutaj się rozbrzmiały. I oczywiście za dwóch troni. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra, to Mirona możemy zaprosić, proszę. Aż 8 miejsc mam. Jeszcze matka młociaryna. Wszyscy przywitamy Sandy. Może by jej ojca zaprosić? A tu nigdzie nie ma. Piorun nie będzie znał teścia. No dobra, to w takim razie kogo najbardziej lubi? Paskudne dziecię? Nie, Pepka nie, Gugę. O, bo z nią pracuje. I już. I trzeba im jakąś muzykę zorganizować. To Sandaryna, ty wyciągnij hot dogi. O nie, bo podobno nie lubią gospodarza. Wilki przyszły. I patrzcie, Sandy wraz ze swoim przybyciem przyniosła śnieg. Twoje zdrówko również oliwko. Dlaczego Mr. Moriarty nie widzi tego, co pisze na czacie? Nie wiem, może dał ci ignora. Musicie sobie to jakoś ogarnąć i rozwiązać, bo to jest dziwne. Nie powinno się tak dziać. Ale przyszedł z pieczu. O, i młociaryna zawsze przyjdzie do Sandy. Nieważne, jaki ma konflikt z piorunem, zawsze przyjdzie. Dobra. I przecież Sandy ma ze sobą swój wspaniały mikrofon. I ryby, które mogła ugotować. Cały czas miała komórkę, a nieraz nie zadzwoniła. Taka jest Sandy właśnie. To Sandy będzie zabawiać gości swoim śpiewem. Ukryta piczara jej się przyda pewnie. Albo sprzedamy ukrytą piczarę, bo już tam byliśmy. Wyślij Sandy na studia. Jakie wyślij Sandy na studia? Za późno, przemalowała swój czas. Do roboty. Ma zostać piosenkarką. Do bycia piosenkarką studia jej nie są potrzebne. Ale widzisz, Sandy, jak piorun o ciebie dba. Widzisz, jakie to jest piękne. Możemy wypić Sandy z pojemnika przenośny ty i wybrać takie cechy, żeby piorun był miłością jej życia. Tak zrobimy. Dobra. I w takim razie to mamy. Ten dołek pasuje w końcu zakopać. Szampana mieliśmy kupić. Szampan. Szampan na nowej drodze życia. Dla Sandy. Czy moi goście nie wejdą do domu w związku z tym, że zamknęłam wszystkie drzwi? Oj tam. Będą mieli hot dogi na zewnątrz. Sandaryna im zaraz wyciągnie. I muzykę im trzeba jakąś puścić. Muzyka. Aha, to nie. To z takiego świątecznego bałwanka. Jest moc. Włącz, Sandy. Wyciągnij hot dogi i włącz. Niech zacznie się impreza. Chwila, to ja wezmę to i wyniosę, żeby mogli na zewnątrz ten toast wznosić. Piorun, to ty skończysz hajsy zbierać? To zrób toast. Wnieś toast na cześć Sandaryny. I włącz muzykę. Pan Kobra, witam wszystkich. Wszystkiego najlepszego, Błoteczka. Dziękuję, panie Kobra, i tobie wszystkiego dobrego również. Tam leci tylko muzyka świąteczna? Jakie dżingombasy, jakie tłuste bity, słuchajcie. Teraz wszyscy będą pili przy tych dżingombasach, tłustych bitach. Zdrowie Sandy, to jest piękne, to jest cudowne. Najlepsza impreza w historii. I ten pies mi dalej kopie w ogródku. Dalej pijemy za Sandarynę. Wszyscy będą... A matka mi tu wyciąga chipsy. Jaka kolejka do kibla. To słuchajcie, najlepsza rozrywka na tej parceli, nie?
Już wiadomo, Mr. Moriarty miał mnie zablokowaną i się mnie pyta, czego zablokowałam. A może po prostu Moriarty celował na kogoś innego i trafiło niechcący w ciebie. O nie, Piornowi się chce siku. Sandarynie też. To najpierw Piorun. Może Sandaryna poczeka w kolejeczce ładnie. Tak, ona ma 3 piksele więcej. Jaka nuda, to dobra. To teraz śpiewaj, Sandaryna. Do tych jingle bellsów. Byleby się Sandy nie zlała. Mamo, no weź nie przy kolegach, dokładnie. O, i teraz Sandy może do kibelka. Szybko, Sandy. Bo ci z pieczu zajmie. I z pieczu zajmie kibla Sandarynie i Yameno. I Sandaryna zrobi za kiblem. Nie, z pieczu wyłaź stamtąd. Patrzcie, bo tego się nie da tańczyć. To chwila, to trzeba to sprzedać w cholerę. Te tłuste bity. O, już mnie stać na coś lepszego. Chwila, to już będzie idealnie. Włącz. Rozkręcę imprezę. Jakie do zobaczenia? Przecież impreza się dopiero zaczyna. Taniec połamaniec. I teraz Sandaryna idzie siku robić. Szybko, Sandaryna. Zostaw, że to. No i proszę, i matka Młociaryna wie, jak się bawić. Jeszcze Guga do nas. Zaproś. Nie. Chwila. Rozpocznij, tutaj jest. Proszę bardzo. Młociu, czy chciałabyś być gościem honorowym przy komentowaniu kuchennych rewolucji? Nie, bo jak ja bym to skomentowała, to by wszyscy przestali to oglądać, a ja bym poszła do więzienia. By się dobrze nie skończyło. Tak, thriller time! Jaka jest impreza, słuchajcie! To Sandaryna teraz poda swoje danie popisowe. Przygotuj. I upiecz narożnie jest sandacza. Ledwo przyszło do domu, już kradnie. I to za jeden. Się mogła bardziej postarać. Kociara, wszystko będzie dobrze. Ej, na imprezie nikt nie został oprócz spieczonego. Spieczu zawsze dobry przyjaciel. Obejmij przyjaźnie. A Sandaryna stwierdziła, że pierdzieli nie robi, nie gotuje. I zmarnowała całkiem dobrego sandacza. Jak to nudy? Wszyscy się świetnie bawią. O nie, impreza mi nie wyszła. Ale i tak wszyscy się cieszą, że Sandy wróciła. Nawet złotówiec szczać przyszedł przywitać Sandy. No i kto to wszystko posprząta? Sandaryna, weź to zachowaj resztki. I tego sandacza wznów przygotowanie. Ledwo przyszła, już robi za kopciuszka. Gdzie ty to wyjmujesz? Się zmarnuje. Co się dzieje, Piorun? Czemu Piorun płacze? Bo mu impreza nie wyszła. Jeszcze puścił Bonczura. Ale Sandy w tym momencie będzie tańczyła z Piorunem. Tańczcie razem. Nie potrafią się ze sobą dogadać, nie! To przybij z nim piątkę. Przybij z nim piątkę tak długo, aż zaczniecie się lubić. Baw się.
Porzucajcie piłką, to takie romantyczne. Adamek spieczył w 5 dni, nie spieczył tylko piorun. Zarobił hajs na dom i wszystko, ale Sandy na imprezę? Sandy ma imprezę za to, że uciekła i wróciła normalnie jak w Biblii. Dokładnie, syn ma córkę marnotrawna. Ona już nie ucieknie, na pewno, mam nadzieję, że nie. I zaczyna lubić pioruna, chociaż troszeczkę. Widzicie, bo ona uciekła dlatego, że z jakiegoś powodu była zła na pioruna. Nawet jeśli to niesłuszne. Czy piorun właśnie rozebrał się do gołych majtów? Dobra, wyłączmy to. To piorun będzie spał ładnie w łóżku, na które zarobił, a Sandryna za karę do namiotu, za to, że uciekła. A to jest piękne, Sandy wróciła, jest idealnie. I mija jesień, Sandy jest z nami. I domek jest pięknie, pięknie zbudowany, słuchajcie. I Sandy zamarza. Ale szybko piorunik zarobi jej na pewno na ciepłe łóżeczko i będzie wszystko dobrze. Tylko troszeczkę zamarza, więc nie jest źle. To będą spać na zmianę. Albo jak w końcu się w sobie zakochają, to będą razem spać w jednym łóżeczku. I śnieżek pada. Weź prysznic, a potem go napraw w końcu. I ma na maksa towarzystwo. Piorun jest szczęśliwy. A Sandy prawie. Ale to ją ładnie tutaj ogarniemy. Słuchajcie, pójdzie się ładnie wysikać. O nie, komornik. I mamy trochę syf na tej parceli, ale to nic. Sandy zmarzła, o, i się wyśpi ładnie. Jest idealnie, słuchajcie. Tylko mogłabym to coś przestawić, o, tu bliżej. Będzie dobrze. I pasuje spłacić dom. Ten dom mi się kojarzy z nasz nowy dom do Wborowej i przed remontem. O, dokładnie. Jeszcze tu hajsik pozbieraj. Nie podlej, pozbieraj. Piorun ma milion jedzenia w lodówce, ale walnie sobie jogurcik. Zostaw, że te ptaki. Podlej, podlej. Może przy odrobinie szczęścia zrobimy piękne urodziny Sandaryny, ale to już niedługo. Ja te psy normalnie wszystkie zamorduję. Na kebab przerobię. A Sandy nie idzie do szkoły? A nie, bo jest niedziela. Biedna Sandy, wróciła, żebym do szkoły wysłała. Wyczyść i weź prysznic. Kapsel się ma, słyszałam, że ktoś tu mieszka w przyczepie. Nie w przyczepie, już mamy piękny dom. Nie rozumiem, czemu Sandaryna chce zostać kuchmistrzynią, skoro tak naprawdę ma najpiękniejszy talent, czyli śpiewanie. I miałam z nią wypić z przenośnika. Chwila, chwila, chwila. Więcej. Przenośny pojemnik. No tak. To jakby trochę piorun u niej szans nie miał, ale zaraz zwiększymy piorun na szansę. Maras, nie wiem, czy do Wborowa zgodziłaby się na remont tak pięknego domu. Dokładnie. Mają kibel, mają łóżko, mają wszystko. To jest piękny dom. Dobra, to od dzisiaj Sandrynę kręcą brązowe włosy. I uwaga, uwaga. Chodzenie w majtach, bo piorun tam non-stop w majtach chodzi. A odrzucają ją ludzie bez pracy. RZ. Hej młodziu, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Tobie i wszystkim paniom na czacie. Dziękujemy ci RZ-ku i tobie wszystkiego dobrego również.
Tak, jak zostanie kuchmistrzynią, będzie ozdabiać rolady penisami z bitej śmietany. Nie, ona pragnie zostać, proszę bardzo. Kobietą muzyki, nie jakąś tam kuchmistrzynią. Weź je tu posprzątaj. W ogóle, właśnie, może Sandy posprząta całą parcelę. To kolejna kara. Pojezdrówko kapselku również, serduszko. Gdy ona dowiaduje się, że on ma kuratora i zawiasy. Dokładnie. Patrzcie, to są te wszystkie rachunki. Całe 50. Co ci, Sandy, nie pasuje? No to moja wina, że uciekłaś z domu i teraz jest nieidealnie. Jutro o godzinie 18 Sandy ma urodziny. Tak. To trzeba może bym im jakiś śmietnik zorganizowała, żeby nie musieli tak dymać przez pół parceli. Co wy o tym myślicie? Będzie hymn Sandy na koniec, oczywiście. Plus przy okazji obejrzymy sobie fajny moment z Cyców Doniców, bo zrobił i jesteśmy z niego bardzo dumni. O, taki śmietnik im na ścianę zrobię. Im lecieć śmieci do sypialni. Weź resztki. Hot doga ostatniego wyżre. Niech paruwa zeżre paruwę za to, że jej tak długo nie było. O, mgły, z tym modem wygląda zachód, jakbyś żyła na Marsie. Długopis, bo my wszyscy po prostu do ciebie tam jedziemy. O nie! Czemu Piorun zarobił tak mało pieniędzy? I co chce? Wręczyć podarek. O! Co ty możesz dać, Sandy? Co ty masz w ogóle, chłopie? Nic nie masz? No to super, nie wręczysz podarku. Ale budujcie wasze relacje. Obejmij przyjaźnie. Biedny Piorun, taki zmęczony życiem, wraca do domu, a Sandy go okrada z pieniędzy. Nie dotykaj mnie, stary, z boku! Albo ona już woli króliki. I królik za przeproszeniem spizgał Pioruna. Gest, piąteczka. Może opowiadać jakieś historie? Daj jej starą gazetę, dobra. Opowiedz o podróżach. O, właśnie. Opowiedz o tym, gdzie była. Tylko że ja tu nie mam starej gazety nigdzie. A, nie, jest. Jest gazeta. Proszę. Nie zabawiaj, gdzie tu jest. Wręczyć podarek. Patrz, gazeta z ogłoszeniem o twoim zniknięciu. Dobranoc, Miko, śpi dobrze. Trzymam kciuki za wszystko, co sobie tam zaplanowałeś. I naprawdę będzie dobrze, zobaczysz. No miał jej dać podarek piękny. Nie idziesz do komputera, masz opłaskawić Sandarynę pięknym podarkiem. O, przyjęła. Rozmawiaj. Pędzaj czas. Powinna lecieć ta piosenka z Króla Lwa. Miłość rośnie wokół nas. I takie zbliżenie na hajsy. oczywiście, że Sandaryna nie pójdzie na studia. Ona swoją szkołę życia odbyła na ulicy, kiedy zniknęła z domu. O, popatrzcie, Moriarty do nas wrócił, pomimo że cały czas pisze na czacie.
Raczej can you feel my dick tonight? Nie ma za młoda jeszcze na to. Siema Wojtku, dobrze ci widzieć. Sandy i tak nie pójdzie do szkoły. Czy oni się już chociaż troszeczkę lubią? Patrzcie, Sandy zaczęła go lubić, nareszcie. A piorun mają nawet w przyjaźni. Coś z tego będzie, słuchajcie, coś z tego będzie. Zobaczę, kogo Sandy lubi. To może Sandy sama zaprosi ludzi na swoje urodziny, co? Teraz zobaczymy, kto ma więcej przyjaciół. Sandy czy Piorun? Obawiam się, że Piorun. Siema, Saskia, dobrze ci widzieć. O, i razem romantycznie obrywają ogródek. Dobrze, Sandy, możesz pograć na komputerze. Piorun, jak już pozbierałeś, to podlej. On nie myśli nic po prostu, nic. I trochę pofałszu pieniędzy. Musimy mieć na imprezę. Sandy, odbierz. Nie chcę niczego, daj mi spokój. Idę grać z powrotem. Oj, Sandy zgłodniała. Ja te psy zamorduję kiedyś. Weź resztki. W ogóle jaki piorun ma tam zacierz. Zachowaj resztki. Weź tego psa przegoń. Wsiął mi stąd. Wsiął, bo mi kopiesz dołki. Oj, piorun, znowu przegiąłeś. Czy oni mogą już spać razem? Znaczy, ja wiem, że to jest niepoprawne, bo ona jest tylko dzieckiem jeszcze. A mogą spać razem? O nie, jednak nie mogą. Sandy nie chce spać z piorunem. Ale może przespać się jeszcze troszkę w namiocie. I nie iść do szkoły, bo w końcu ma urodziny. Kto by chciał w swoje urodziny iść do szkoły? Ona jest nieszczęśliwa. Ale coś się wymyśli. Patologicznie nie równa się kulturalnie, to prawda. O, już jest 9, można robić przyjęcie urodzinowe. Urządź przyjęcie, urodziny. I teraz się uda, i teraz będzie super przyjęcie, zobaczycie. Będzie z tortem, z muzyką i ze płonącym stosem śmieci. Ja myślę, że to jest najlepsze na urodzinach. Oczywiście deszcz pada. To mi się zepsuje mi się radio. I proszę, zapraszamy wszystkich, których ona lubi. Czemu nie lubi matki młociaryny? Ona zna w ogóle matkę młociarynę? Ej, ona chyba przez cały czas mieszkania z matką młociaryną, a nie, jednak nie, wszystko jest okej. Okay. Myślałam, że jej nie zna. Gdzie jest spieczone? Może gwałcina zaprosi? Spieczone dziecię? Gwałcin, gwałcin jest. I Angela. O! Jest jeszcze... O nie, trzeba kogoś wyrzucić. Kogo by tu? Gwałcina wywalimy i weźmiemy Alejandro. Proszę bardzo. I teraz wszystko będzie dobrze, zobaczycie. I włącz. To posprzątaj przy okazji to. Co marudzisz? Idealnie.
Rozpal ogień. I zmuchnij świeczki. Piorun, wstawa imprezę u ciebie w domu. Zrób siku. Czemu nudy? Przecież mamy nawet płonące ognisko. I w tym wypizdów Sandy w samym szlafroczku będzie dmuchała świeczki. Nawet Angela z Chin przyjechała na urodziny. Tak, Sandaryna rośnie. W gaciach, nie wierzę, on tu z tymi swoimi siurasami zawsze wszędzie się wciśnie. Jaki bob na łbie. O matko, trzeba będzie Sandaryny przebrać. To źle wygląda. Dobra, razem z nią prawdopodobnie powinien dorosnąć jej brat bliźniak, którego tutaj nie ma. O nie. Jej brat bliźniak nie dorośnie, słuchajcie. To zrobimy za niego jakiegoś Joe Daleya i takie o. Proszę bardzo. Jak zwykle jej brat bliźniak będzie odrobinę opóźniony. Ale to nic. Nie dla toś, ta za stupa. To był koszmarny okres. Z takim ryjem wcale się nie dziwię. To teraz Sandaryna wszystkim opowie. O nie, to Sandaryna powiedziała, że to był koszmarny okres. Wybacz, Sandy, kochanie. Teraz cię trzeba będzie poprawić, bo wyglądasz okropnie. Masz kiepski ryj. I to tak turbo kiepski ryj. Czy oni się tam biją? Kto z kim? Słuchajcie, to doleje oliwy do ognia. Obejmie przyjaźnie. Za to, że on ją wyrwał z tej patoli, to teraz mu się rzuci w ramiona. I mu w końcu podziękuje i doceni ten gest. A wiadomo, młodziaryna sprała Vaneskę. I uwaga, uwaga, tańcz razem, flirtuj. Oczaruj śmierdzącego pioruna w gaciach. Tamte się będą prać. Sandy się zakochała. Sugestia. Tam się ludzie tańczą, ty się napierdzielają, a z pieczu siedzisz, że popcorn, nie? Ale impreza, dobrze, że tu przyszedłem. Miałaś sugestie robić. Prawdziwy nie wypał. Piorun stwierdził, że idzie do domu. O nie, to trzeba posprzątać. Tak, w tle Dirty Dancing. Ludzie z jakiegoś powodu zamiast jeść pyszny tort, to wolą chipsy. To Sandy zaśpiewa. Czy ja dobrze usłyszałam, bo chyba powiedziałaś Oliwii zamiast Oliwy. A możliwe, Oliwko, że się przejęzyczyłam. Zabaw, hermetyczny dowcip. O, ta impreza miała być dobra, a nie zła, więc wyszła koszmarnie. No przecież teraz musi Piorun zarobić na nowe ciuszki dla Sandaryny. Psikus, to nie ja!
pieczonemu niech zrobi. Z pieczu zobaczymy, czy się... O nie, teraz wszyscy się śmieją ze spiecza. Ach, jednak spieczu potrafi docenić dobry żart. Czy Sandy jest zakochana w Alejandrze? Zaraz. Więcej? Gdzie to jest flirtuj? Przyjrzyj się Simowi. A, on ją kręci! Piorun ma prawdziwą konkurencję, ale tylko na jednego piorunka, więc okej. Okay. A prawdziwego pioruna lubi na dwa pioruny. Awansowaliśmy na nudy, więc jest dobrze, słuchajcie. Może w końcu zjedzą ten tort i będzie wszystko dobrze, zamiast tych chipsów. Czemu nikt nie chce jeść tortu? Tak, ktoś siedzi w kibelku, więc Sandy nie ogarnie. Może poszliby jeszcze trochę potańczyć. Te się dalej piorą między sobą. Obie lecą na Aleksandra. Wszystko idealnie. Znowu nie wyszły dwie imprezy z rzędu. Sandy jest załamana. Moje życie to jakiś koszmar. Biedna Sandy! Dobra, psychiatra ją pozbiera, wszystko będzie dobrze. Dobranoc, Martini, śpi dobrze. Nic jej nie dałam. Po prostu się załamała nerwowo, bo jest niespełniona, bo jej impreza nie wyszła. Podczas porannej wycieczki Domi zauważa niezwykle wyglądającego owada. Domi wraca do domu i dowiaduje się, że robak był wyjątkową rzadkością i zazwyczaj nie można go znaleźć w tej części kraju. Czy Domi powinien wrócić po własnych śladach i samodzielnie poszukać insekta, czy zawiadomić profesjonalnych topicieli owadów? Weź do zawodowców, co ci jakiś robal obchodzi? Zawiodowi tropiciele owadów znajdują rzadkiego insekta i Domi dostaje podziękowania za niesamowite znalezisko. Domi otrzymuje ekskluzywne członkostwo. O proszę, tajnej parceli. Santinistrze, nie martw, zaraz wszystko będzie dobrze. O nie, teraz to dopiero jej odwaliło. A Sandy się chce wyprowadzić od pioruna. Nie, Sandy! Ty tu zostaniesz na zawsze! Biedna Sandy! Tak, dołączyłeś do robakowych Illuminati, piorun. Siema, czarny kotku! No właśnie, chyba wypiła za mało. Bo jest nieszczęśliwa potwornie. Znajdziemy jej pracę i będzie wszystko dobrze, słuchajcie. Sandy, wstawaj. Poszukaj pracy. Zaraz piorunik przyniesie pieniążki na ubranka i będziesz miała wszystko. Jest! W karierze muzyka. Dobrze wybrałam, prawda? Tak? A czemu jej się nie odblokowało? Chwila. Zobaczyła się. Siema, Wert, twoje zdrówko również. I dobranoc, Grotlesku. Dobrze, to moi drodzy, tym jakże optymistycznym akcentem i jeszcze lekkim sprzątaniem będziemy się żegnać z Sandaryną. Przede wszystkim
jej cudowne życie zwieńczymy cudowną pioseneczką z pieczu, piękne. Umyjemy w końcu pioruna, żeby jej nie śmierdział. Pooglądaj przez chwilę swoją piękną małżonkę. Oglądaj ją plecami, ale to nic. Miałaś nie dowcipy oglądać, tylko tak. Przede wszystkim wyłącz to, Sandarynko. Jakie oglądaj? Wyłącz, powiedziałam! Aaa, bo piorun próbuje jej dorównać. Dobra, piorun. Nie gwałć tego mikrofonu. To jest zadanie Sandy. A ty oglądaj. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że mieliśmy Every Night dzisiaj słuchać, ale słuchajcie, narodzenie Sandaryny dopiero nadchodzi i Every Night zostawimy na następnego live'a, kiedy to Sandaryna będzie miała nowe ubranie, nowe włosy, będzie już taka, wiecie, idealna i wtedy właśnie Sandaryna wkroczy ze swoim największym przebojem, czyli Every Life.